tę wersję, jak to wygląda. Wszyscy ubrani w takie kurtki, na ekspedycji i tak dalej, na nie ciepło. A Piotrek? A jak? Wakacje. Na holidayu. A jak? Wyróżnia się tutaj bardzo, bardzo naprawdę. No i słuchajcie to, bo możecie nie uwierzyć. Nie? Przyszedł kapitan i mówi do mnie tak, ty. Ja mówię, że nie piję. On mówi tak, ze mną się nie napijesz, Piotr. No nie wypadało się nie napić, nie? No, zdrowie, kapitanie. No, jak to powiedziałeś, że ten kapitan to jednak w porządku gość. Nie, no kapitan jest bardzo w porządku gościem, bardzo. Bardzo miły człowiek, dżentelmen. Postawił szampana. Swój człowiek, swój człowiek. Jest tak. No, a jak ci ogólnie noc minęła, powiedz? Jest ogólnie spoko, bo jak się kołysało, było okej, ale... Ale obudziliśmy się, jak zaczęło kołysać, no nie? W sensie, jak pierwszy, to takie poważne... No, mieliśmy w ogóle wstać na 7.15, o 6.30 miałem wstać na śniadanie, 7.15 joga. Nie udało się. No. Ale pójdziemy o 16.00. Za duże fale. No, bo program jest fajny. Na Antarktydzie z kapitanem się można napić, nie? Co ty tak od ściany do ściany chodzisz? Siemanko, jest 8.30 i płyniemy sztormem. Płyniemy właśnie ciśnieniem Drake'a. Fale są tak duże, że właśnie to się nie dało ustać. Jak się leżało, to było spoko jeszcze. Jak się spało, bo tak fajnie, wiecie, kołysało. Ale teraz to już nie jest fajnie. Właśnie zjedliśmy po drugiej tabletce aquamarinu. Ubuja tak mocno, że szok. Idziemy zaraz zjeść śniadanie i zobaczymy, co się dzieje na statku. Trzeba wszystko zamykać, bo tak te drzwi latają. Tam jest powrotem. Dawaj tabletkę, Ala. Jezu, ale naprawdę tego no, tak nie patrzę, czuję, jak się leży, ale jak się stoi, to to jest naprawdę bardzo, bardzo intensywne no. Bujanie. Siada, odbijamy. Zdecydowanie lepiej jest leżeć. Obsługa to już. Przyzwyczajenie, a my ledwo idziemy. Chodźmy się, odbijamy. Ale co cię tak ściąga? Ja wiesz, trochę wypiłam sobie na dzień dobry. Z rana. Ciężko się je. Tak mi się niedobrze zrobiło, że szok. Wow. Muszę walczyć z tym, żeby nie zwymiotować. Wracam do pokoju i tak niedobrze. Wziąłem sobie tylko na wynosek, by się trochę poprawi. Bo jestem bliski i już wiecie czego. Wow. Za dużo. Nienawidzę bujania. Wszyscy wychodzą na zewnątrz, bo gdzieś pojawiły się wieloryby. Ale to tak nie widać, wiecie, kawał drogi. Tak dużo dalej są i po prostu co jakiś czas widać tylko jak woda pryska i tyle. Także nawet nie było co pokazać. Bo to było widać przez jakąś sekundę i zaraz to woda opadała i tyle.
siedzieliśmy po drugiej tabletce po śniadaniu, bo ja ze śniadania musiałem uciec, jak widzieliście. I tak nas zgięło. Mieliśmy o 11 wstać na takie wykłady, wiecie, co są jakieś takie wykłady z różnych rzeczy, z różnych tematów. No i nie wstaliśmy. Tak, te tabletki zginają po prostu, że od razu się usypia. Znaczy, no, jeszcze te fale. Muszę się kawę napić i ożyć trochę. Już rzucę od bandy do bandy. Jest prawie 12. Wiecie co, no, wydaje mi się, że trochę się te fale... są dalej cały czas ludzie rzuca, ale nie są tak duże, chciałem powiedzieć, że się uspokoiły, że nie są tak duże jak po śniadaniu i podczas śniadania. Były naprawdę takie, że no nie mogłem siedzieć aż. To jest coś, czego nienawidzę właśnie, czyli fale. Od razu mi jest niedobrze. Myślałem, że już mi się skończył ten problem, no ale jak się okazuje, jeszcze nie. Bardzo dawno się tak źle nie czułem, jak dzisiaj nagle się poczułem przy śniadaniu. Ale nie wymiotowałem, także jeszcze nie jest źle. Jeszcze nie jest tak źle, czego się mogłem spodziewać, ale dopiero dzisiaj jest połowa dnia, jeszcze druga połowa, noc, jutro jeszcze cały dzień. I w nocy nie wiem, czy będziemy dalej jeszcze, czy już dopłyniemy na Antarktydę, nie wiem, się okaże. Codziennie na jednym ekranie. Tutaj macie rozpiskę, co jest po kolei do jedzenia. Na drugim ekranie, co dzisiaj będzie do roboty. Cały plan. A tu jest Ala, dziewczyna, która przespała pół dnia. No, ale to dlatego, że te tabletki... Z tabletki, nie? Ja miałem to samo. Nie dało się nie spać po prostu. Nie dało się, no. Prawda. Po obiadku teraz. Relaksik. Kolejna kawa, bo jest taki odklejony, że masakra. Mam takie zwolnione ruchy i myślenie, że szok po tych tabletkach. A chciałem iść na siłownię, że pewnie pójdę, ale jeszcze nie teraz, bo jeszcze się czuję bardzo dziwnie. Idziemy teraz na mostek kapitana. Zobaczymy, czy nam się uda wejść, bo jest tak, że można tam iść, jeżeli jest na zielono, jakiś znaczek. Jeżeli jest na czerwono, ludzie mają do mnie wchodzić, także idziemy zobaczyć. Ale ja chciałabym tylko pokazać twój outfit. Wyprawa na Antarktydę 2022. A jak? Nie, bo na statku jest cieplutko. Tu jest troszkę mniej, ale... No zdecydowanie. Tu w ogóle też fajnie. Wczoraj nam tłumaczyli, co tam jest w tych łodziach ratunkowych. Tam wchodzi 87 osób. Tam jest jedzenie, picie, kamizelka oczywiście każda osoba ma. Jest to tak przystosowane, żeby cała łódź przez... Pamiętasz przez ile? Przetrwała na morzu? Nie pamiętam przez ile dokładnie, ale że po prostu no jest tam to, co ma być. Na tyle, żeby można było tak, nas uratować. Dokładnie tak. Tfu, oczywiście. Wypluwamy i odpukać w niemalowane. Hello. Dobra, możemy wejść. Wow. Hello. Patrzcie, jak to tutaj wygląda. Może tam nie za bardzo powinni, żeby bardzo uważać, żeby broń Boże nic nie nacisnąć, ale tu mamy lornetki. Fale się troszkę uspokoiły. Rano no teraz to jest spokojnie. No. Teraz to jest spokojnie. Ale rano była masakra. I w nocy też. W nocy to były tak duże fale, że się aż obudziliśmy, bo były tak duże. Ale zobaczcie, tu można sobie wypatrywać. A dzisiaj opowiadałeś już o tym, że były widziane wieloryby? Tak, no pokazywałem nawet kawałek, ale tak to wygląda w środku. Trzeba znowu się przeszło, że tak gniecie. Masakra. Tabletki są naprawdę chyba aż za mocne. Ale przynajmniej nie wymiotowałem. To jest najważniejsze. Idziemy na siłkę. Znowu kolejne półtorej godziny przespane. Nie da się po prostu. Normalnie głowa sama spada. Wiecie, że jeszcze jest to bujanie, tak sypia. Ten szum. Ale teraz dwie kawki. Siłownia. Mam nadzieję, że się rozbudzę. Ale mam nadzieję, że znowu tabletka też nie puści aż tak, żeby się znowu niedobrze robiło.
Wiedziałem, od razu wiedzieliśmy, że pierwsze dwa dni to będzie ciężka przeprawa. No ale później na powrocie mamy znowu to samo. Siłka skończona. Powiem wam, że ciężko się ćwiczy. Jak statek teraz, wiecie. Chciałem robić pompki, znaczy chciałem, robiłem pompki. To nieraz mocniej na jedną rękę, na drugą. Przy desce było to samo. Ale trening zrobiony, najważniejsze. Godzinka zrobiona, teraz coś zjeść. Później idziemy na wykłady o pierwszych ludziach, którzy zdobywali Antarktydę. Znowu się fale zaczynają robić, bo znowu tak buja statkiem, że masakra. Noc będzie pewnie ciężka. Wy tego tak pewnie nie widzicie na filmie. Ale uwierzcie mi, że są coraz większe. Ale co by się nie działo? Znaczy mam nadzieję, że źle się nie będzie. Ale żeby przetrwać te dwa dni, żeby dopłynąć na Antarktydę, to warto. Na pewno warto. Ja już się tak nie mogę doczekać. Jest wreszcie jeden dzień, ale już kolejny się obudzimy rano i zobaczymy wszędzie już lód, śnieg. Ale będzie czad. Jest 15:30. Mamy jakiś tutaj poczęstunek i herbatka. Na słodko. O, i takie kanapeczki małe. A reszta już na słodko. Popatrzcie na okno, jak się zmienia, jak się bujamy. Kurde, akurat by ktoś cały czas przechodził. Mój zdrowy podwieczorek po siłowni. Masakra, znowu się zacząłem źle czuć. A tak mi szkoda opuścić tych wykładów, bo to będzie bardzo ciekawe. Codziennie jakieś są, tak wam mówiłem. I nie wiem co zrobić, bo jak zjem następną tabletkę, po której i tak dalej jestem cały czas odklejony, jak zjem jeszcze kolejną, to w ogóle będę spał chyba do jutra. A jest dopiero 16. No i wiadomo, że szkoda mi dnia. Ale znowu się zaczyna robić w głowie źle. Ludzie się zbierają i za 10 minut zaczynamy. Tutaj teraz pokazuję Arktowskiego, czyli pierwszego Polaka. O, już nie za późno. Teraz jego imieniem jest nazwana stacja badawcza właśnie na Antarktydzie. Imienia Arktowskiego. Arktowskiego, dokładnie. Arktowski. Jak gdyby to było po polsku, to mogło być naprawdę bardzo ciekawe, bo ten pan miał taki akcent angielski, że po prostu no ciężko było zrozumieć. Nie miałem problemu ogólnie ze zrozumieniem, nawet Ala miała problem, że to zrozumieć. Jonas. Ala. No, wracając do tego, co mówiłem, że no ciężko było pana zrozumieć, ciężko, ale buja na boki. No, on też miał taką wadę wymowy miał. Ja miał taki akcent po prostu. Nie, też, ale on był taką miał wadę wymowy, jak mówił. Wydaje mi się, że nawet osoby, które po angielsku mówią, to mogły mieć problem. No. A teraz wam pokażemy i opowiemy o ważnych osobach. Mieliśmy właśnie wykład o heroicznej epoce eksploracji Antarktydy. I dlaczego ona była heroiczna? Dlatego, że w tym czasie ludzie odkrywali to i wszystko, co robili na Antarktydzie, robili jakby swoją własną pracę, bez pomagaczy jakichś struktur mechanicznych i tak dalej. I dlaczego jakby do tego momentu tutaj była śmierć, tak? Shackletona. Tak, Shackletona, dokładnie. No. I później już prowadzono maszyny i już inaczej się odbywała eksploracja Antarktydy, dlatego już ta jakby heroiczna, czyli taka bohaterska epoka się zakończyła. A to jest coś, co mnie najbardziej interesowało, czyli wyścig o biegun południowy między Ronaldem Amundsenem, on był Norwegiem, a
Ernestem, gdzie jest Scott? Scott, o, Falcon, a, Robertem Scott, Scottem. Scottem. Ale to nie dokładnie. Wyścig. To było troszkę oszustwo. Znaczy nie, że oszustwo, bo to w ogóle to tak w dużym skrócie, ale bardzo wam polecam to zobaczyć ten podcast historyczny, no. Bo jest odcinek o tym, jest bardzo ciekawy, ale w takim dużym skrócie. Generalnie jest to Scott z Wielkiej Brytanii. On ruszył na biegun południowy, a Amundsen miał ruszyć ze swoją wyprawą na biegun północny. Ale w międzyczasie ktoś już odkrył biegun północny. Nie, ale to było oszustwo, tak naprawdę tamten nie dotarł na ten biegun północny, tak, ale dlatego... Amundsen o tym nie wiedział. No tak, tak to było wtedy, że tam na samym końcu, jak on już zdobył, to się pokazało, że tamten podobno wtedy nie odkrył, że to było oszustwo, że wtedy nie doszło do tego. No w podcaście historycznym tak jest. Nie, ja słuchałem. Tak, a ja słuchałem go 5 razy. Nawet niedawno. 500. Dobra, wracając do Amundsena. Generalnie on chciał początkowo zdobyć biegun północny, ale kiedy dowiedział się, że ktoś w tym czasie biegun północny już zdobył, stwierdził, że dobra, zmieniam cały plan i ruszę do biegun południowy. I tak naprawdę nikt o tym nie wiedział, nawet część załogi o tym nie wiedziała, a przede wszystkim nie wiedział o tym Scott. Robert Falcon Scott, więc tak naprawdę to był, to nie był wyścig, no. Bo Scott nie wiedział, że bierze udział tak. W wyścigu. A gdzie jest ta mapka właśnie, gdzie oni ruszyli, gdzie to było? Gdzieś to było, nie? Nie, na tej tablicy, czekajcie, już wam pokażemy. Tu jest dokładnie pokazane. Stąd ruszył Amundsen, tą drogę przebył, a stąd Scott. I jeszcze tylko... różnica między nimi była taka, że Scott wykorzystywał konie do pomocy, a Amundsen wykorzystywał psy, zaprzęgi, psie zaprzęgi. No i jak widać, to mu się lepiej sprawdziło. W ogóle to jest mega ciekawa historia. Bardzo, i naprawdę bardzo polecam bardzo. Historyczny, bo my nie jesteśmy w stanie wam teraz no. Te wszystkie informacje... Jeszcze tylko tyle wam powiem, że Amundsen jak zdobył, zostawił tutaj liścik, że zdobył ten biegun. Jak Scott dotarł też, zobaczył to i na powrocie po prostu już umarł. Już nie dotarł do końca. Zmarł w trakcie, ale jeszcze właśnie teraz na wykładzie nam pan opowiadał, że on miał bardzo dużo, że jakby głównym jakby powodem ekspedycji Scotta była tak naprawdę eksploracja, zbieranie różnych siły sampli. Takich, próbek, żeby odkrywać Antarktydę. A Amundsen po prostu chciał się zapisać w historii, no. Tak, ale... I robił to za wszelką cenę. Też właśnie to teraz na wykładzie nam pan opowiadał o tym, że on miał mnóstwo tych próbek i on jeszcze je później ze sobą wszystkie ciągnął, ale w pewnym momencie już to było takie wyczerpujące, bardzo ciężko mu było, no bo były okropne warunki. W międzyczasie też jakby, no niestety zmarł. Ale te sample wszystkie odnalezione i one do tej pory są w brytyjskim muzeum, jeśli chcieli to zobaczyć. Jeszcze o Amundsenie możemy powiedzieć, że on właśnie używał psów i już pod koniec, jak na przykład psy, które się nie nadawały, to musiał zabijać te psy i nie dość, że sam jadł, to jeszcze karmił inne psy, żeby po prostu tamte przeżyły, żeby mogli dokończyć swoją misję, ekspedycję. Dokładnie tak. Naprawdę sprawdźcie sobie podcast historyczny o zdobyciu biegunu południowego. Bieguna południowego, bo to jest po prostu niesamowite, niesamowicie się tego słucha. A jeszcze zrobię jedną reklamę podcastowi historycznemu, bo to jest tak niesamowicie, ten gościu ma taki głos i tak się dobrze go słucha. Właśnie nie możemy się doczekać kolejnych odcinków. Tak, jak to widzisz, to pamiętaj, nagrywaj o... Jesteśmy mega fanami. Nagrywaj o podróżnikach. Ale posłuchajcie, że naprawdę tam jest tyle tego o tych wszystkich podróżnikach, o Scottie właśnie, tutaj o tych, co podbili ten, o Everestie, o człowieku, o ludzi, którzy zdobyli pierwszy Mount Everest, o gościu, który opłynął całą ziemię. Naprawdę bardzo, bardzo warto. No, a my co robimy, bo w sumie, no co, kawa? Nie wiem, ale zaczęło tak powiedzieć, że mi się zaczęło robić tak nieprzyjemnie. No. I to jeszcze dzisiaj nie jest tak naprawdę źle, bo... Ale teraz to się bujało bardzo mocno. No nie no, horyzont było widać tak. Ale jakoś daliśmy radę. Przekąska i kawka. A tu Ala. Gorzka? Dziwne. I zaraz opowiemy wam 10 ciekawostek na temat Antarktydy. O, Antarctic Expedition. No, ale zabieramy je ze sobą, ona ją nosiła z dumą. Ale ją będzie nosiła z dumą w Tajlandii. No, właśnie nie wiem gdzie, ale jak będę gdzieś jechała. W Tajlandii po domu, klimatyzacja na maksa i no chodzisz sobie w kurteczce. Da rady, da rady. Dobra, Antarktyda jest jedynym całkowicie niezamieszkałym kontynentem na Ziemi. Nie ma żadnych swoich rdzennych mieszkańców, jedynie żyją tam ludzie, którzy są w stacjach badawczych.
tylko 2% powierzchni Antarktydy nie jest pokryta lodem. Uwaga, grubość tej pokrywy lodowej to jest około 2 km, a w najgrubszym miejscu to jest prawie 5 km. Najniższą temperaturę, jaką odnotowano w dziejach świata, to właśnie było na Antarktydzie, było to 21 lipca 1983 roku. Było to w rosyjskiej stacji badawczej i temperatura ta wyniosła minus 89,2 stopnia. Czujecie to? Słuchajcie, trzeba sobie wyjaśnić trzy pojęcia, które są ze sobą często mylone. Arktyka, Antarktyda i Antarktyka. Arktyka jest na północy, czyli tam, gdzie jest biegun północny i my ten temat zostawiamy. I teraz tak, Antarktyda i Antarktyka, czym one się od siebie różnią? Więc tak, Antarktyda to jest ląd na siódmym kontynencie, na kontynencie arktycznym zwanym Antarktyda, ale sama Antarktyda to jest ląd. A Antarktyka to jest wszystko, co jest dookoła, czyli też te mniejsze wyspy. I to jest nazywane jako kontynent antarktyczny, ale Antarktyda to jest ląd. A Antarktyka obejmuje również wyspy. Mam nadzieję, że powiedziałam to jasno i zrozumieliście, co chodzi. Tak jak Wam mówiłem, Antarktyda nie ma rodzimych mieszkańców, ale 7 państw uznaje się za administratorów niektórych terenów. Jest to Nowa Zelandia, Australia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Chile i Argentyna. Słuchajcie, jeszcze wyjaśnimy sobie, jakie zwierzęta żyją na Antarktydzie, a jakie żyją w Arktyce. Bo często mylone jest, że żyją tutaj niedźwiedzie polarne na Antarktydzie, a tak nie jest, żyją tutaj pingwiny. Natomiast w Arktyce, czyli na północy, nie ma pingwinów, a są niedźwiedzie polarne. Antarktyda zawiera 90% światowego lodu, w tym 70% słodkiej wody. Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem. Jest większa od Europy i od Australii. Od Australii jest większa aż dwukrotnie. Antarktyda jest uważana za najzimniejszy kontynent i za największą pustynię na świecie. Ze względu na to, że opady pojawiają się bardzo rzadko i są to opady w formie śniegu. Na Antarktydzie jest około 40 stacji badawczych, w tym jedna polska imienia Henryka Arktowskiego, czyli Polska Stacja Antarktyczna. No, a teraz musimy Was na chwilę zostawić, bo no, zaczynamy sobie pykać z Państwa miasta, także wybaczcie, mamy teraz trochę do roboty. Wygrałem! Znacie mnie, wiecie jak jest. Wiadomo, że wygrałem. Nie oszukiwałem wcale. Co nie? Hala? Znacie go i wiecie, jak jest, to ja wam będę. Idziemy teraz na welcome drinka z kapitanem. Nie wiem, czy to tam jest koktajl napisany. Okej. Czy to będzie drink? Mógłby być alkohol, chociaż nie, dzisiaj nawet bym nie chciał alkoholu. No ja też nie, dzisiaj palę sobie. Mamy na rozgrzewkę w pokoju, ale nie tykamy na razie tego, za duże fale są. I w ogóle nie jest zimno jeszcze tak bardzo. I to jest w ogóle na statku, to jest bardzo ciepło. Na statku jest ciepło. No to może też nie jest jeszcze jakoś tak super zimno. Mi się wydaje, że jutro się już zacznie tak zimno robić, jak będziemy coraz bliżej. A jutro będziemy bardzo blisko. A wiecie, czego się nie mogę doczekać najbardziej? Jak pojutrze otworzymy oczy i popatrzę tylko przez okno i będą góry lodowe. Normalnie się już tak nie mogę tego doczekać. W wczorajszym odcinku, nie wiem, czy widzieliście, jak nie to wróćcie, pokazywałem dokładnie trasę, jaką będziemy płynąć. No to nie, ty nie wiesz, bo ciebie nie było. Ali zaraz pokaże trasę, bo ona też nie ma. No wczoraj wieczorem mi chłopak tłumaczył, jaką trasą będziemy płynąć. Także tam będziemy cały czas w pokoju. Ty już spałaś, ty sobie poszła. Ja poszedłem sam. No. Znaczy ja nie wychodziłem w nocy, Ala. No właśnie, tak sobie nie wychodziłem. Nie wychodziłem. Już poszłaś spać. No, także jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie. Jak ty poszłaś dużo szybciej? Ja jeszcze poszedłem po statku połazić. Ty byłaś w pokoju, zostałaś. No, czekajcie, bo pewne niejasności są. No właśnie. Dałem Ali dwie tabletki, usnęła. I sam zachodziłem. Nie, no i właśnie wczoraj to tłumaczył mi to chłop, także będziemy płynąć później przez kolejne 4 dni, całkowicie czas dookoła, mieć fajne widoki. Takie Antarktydy. To nie, Ala? Na wzrok? Ja mam kłopoty. Ludzi. Coraz więcej, wszyscy zebrali. O! Są welcome drinki. Thank you.
What is this? This is mimosa champagne with orange juice and champagne and fruit punch. Champagne. That's champagne. Yes. Thank you so much. Królowa życia z szampanem. Z szampanem na Antarktydzie. A jak? Ładnie. A co przed chwilą powiedzieliśmy, że nie, my alkoholu nie chcemy, absolutnie. Po jednej lapce. Za zdrowie kapitana. Members of the expedition team up here presenting the plan for tomorrow and talking about what we've done that day. But there's a whole wealth of people who we're not seeing quite as much behind the scenes. So here tonight to welcome you all officially on board to represent that wealth of people behind the scenes with many, many years of experience in Antarctica. I'd like to present our captain, Captain Jacques from South Africa. Wow. Kapitan z ekipą. Kapitan jest z Afryki. Still enjoying the South food Africa, and drinks. Yes. And you're all sorted out, ready for Antarctica? Yes. Yes. To new friendships, new experiences. Yes, please. Bardzo coś. Cheers. Z kapitanem, cheers. Thank you very much, guys. Zdrowie kapitana. I moja Alicji. Yes, please. Dzisiaj kolacja to trochę coś innego. Dzisiaj mamy a la carta, czyli nie ma bufetu wyłożonego, tylko każdy zamawiał sobie z karty, na co ma ochotę. Była już pyszna zupa grzybowa, krem grzybowy. Była tak pyszna, że... I teraz mamy sałatkę z jabłkiem, z orzechami. Co tu jeszcze jest? Co tam się czuć? O, to ja tego nie bardzo widzę. Bardzo dobra. Dla mnie. A, bo to jest same, tak samo. Ej, it's okay, yeah? Okay? Okay, thank you so much. Yes, please. Thank you. 21:30. Fale coraz większe znowu. A to jest Alicja. Nie wiem, czy poznajecie. Nie ma różowej bluzy, możecie nie poznawać. No dobra, kończymy ten dzień, idziemy już spać. Jutro jak się obudzimy, już będziemy przekroczony 60 stopień szerokości geograficznej, czyli wpłyniemy już na Antarktykę. Pojutrze już będziemy na Antarktydzie, także już jesteśmy coraz bliżej. No i co? Tyle. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i komentarz. Zbieramy pod tymi filmami duże wyniki, także zależy nam, żeby było 10 tysięcy łapek, 5 tysięcy komentarzy. Jak będzie więcej, to będzie super. Jak będzie mniej, no to szkoda. I pamiętajcie o tym, co dla nas najważniejsze, czyli zostawcie subskrypcję, bo chcemy zwiększać zasięgi tego kanału. Pozdrawiam serdecznie. Narka. $1,200 można było sobie wykupić po prostu kajakarstwo. Można było pobywać na kajakarstwie.